niedziela. Witam w moim małym burdelu. Jedno pranie. Tu czeka kolejne pranie. Tu się robi pranie. To znaczy tu kolejne czeka. Tu się robi pranie. Generalnie mam taki bałagan. Tu jakieś wory, tu coś tam. Jest po 10 rano. I ja mówię, dzisiaj piorę, przygotowuję się na wyjazd, tak dalej. Oczywiście co? Zabrakło mi płynu do prania. Poszłam na nogach teraz przy 40 stopniach do żabki i okazało się, że moja żabka zamknięta, więc biorę kluczyki i jadę poszukać płynu do prania, bo dzisiaj chcę to zrobić, bo cały tydzień mam naprawdę hardkorowy. Update odnośnie płynu do prania. Podjechałam do kolejnej żabki, się okazało, że jest od 11, więc mam 20 minut czekania. Jadę do McDonalda po kawę. Dobra, mam jeszcze niecałe 15 minut. Podjechałam do Maczka po kawkę. Wiem wam, że dobra sprawa ta aplikacja i te kupony, bo taka kawa za 7 zł, duża. Siedzę sobie w klimatyzacji. Miałam nic nie brać, ja tego teraz nie zjem, bo jestem przed śniadaniem, a pani do mnie mówi, a może mafinka truskawkowa i mnie zatkało. Jak są truskawki. Nie, nie jadłaś śniadania, nie wolno ci, nie mam miejsca w jedzenie. Tydzień chyba tak. Także plan dzisiaj jest taki, że robię pranie. Ogarniam mieszkanie i chcę jechać na siłownię. Co prawda dzisiaj siłownia jest o 16, no ale ja mam klucz, więc sobie otworzę i zrobię sobie trening. Nie wiem, czy widać, ale mam. Co prawda mały, ale na dzisiaj starczy, więc jadę do domu kontynuować pranie. Sama, więc na spokojnie. Chciałam wam pokazać spodnie, które sobie kupiłam ostatnio w Pepco. Takie z leggingsami. Kupiłam też czarne za 25 zł. Więc naprawdę w Pepco można fajne, niesportowe rzeczy złapać. Dobra, ja uciekam. Powłączone. O, a tu są skłosze, nie wiem, czy wam pokazywałam. Strasznie mnie korci, żeby się nauczyć grać. Grałam dosłownie raz. To było jakoś przed otwarciem klubu. I pamiętam, że grałam z moją siostrą. I było i niezłe jaja, bo nie wiedziałyśmy w ogóle, co jest grane. Było strasznie śmiesznie, to prawda. Także wydaje mi się, że to jest niezła zabawa.
kochani. Jest już pod wieczór. Ja dzisiaj wyjątkowo mam bardzo późno fryzjera. Także przygotowań do wyjazdu ciąg dalszy. Jestem po stopach. Fryzjer. Przede mną jeszcze w tym tygodniu pazurki i robię rzęsy. Mój plan jest taki, że robię rzęsy i ściągam je po powrocie, bo nie chcę zniszczyć swoich rzęs, z których jestem bardzo zadowolona. No i też z drugiej strony pamiętam, jak wyglądały moje rzęsy po zakładaniu sztucznych te kilka lat temu, aczkolwiek ja wtedy je nosiłam kilka miesięcy i je dopełniałam, więc to był błąd. I jak pamiętam, pierwszy raz zobaczyłam swoje rzęsy po ściągnięciu, to naprawdę się załamałam. Nie było połowy. I były takie krótkie, więc nie chciałabym wrócić do tego momentu. Jeżeli chodzi o włosy, no to głównie mi zależy, żeby je tutaj grzywkę podciąć, no i zrobić kolor. Natomiast szczerze, nawet najsprawniejsze oko nie zauważy, że ja cokolwiek robiłam z włosami, bo ja zawsze robię taki sam kolor, zawsze noszę taką fryzurę. Ja taką fryzurę noszę od 10 lat, więc nie będzie żadnej metamorfozy, będzie klasycznie. Jest po 21:00, ja dopiero weszłam do domu. Jak widać, mam grzywkę, co mnie bardzo cieszy, bo już za nią strasznie tęskniłam. Rozładował mi się aparat. Norma. Strasznie żałuję, bo pokazałabym Wam salon, który jest przepiękny, ale myślę, że jeszcze będzie okazja. I mam dwie paczki. Trzy właściwie. Jedna taka duża, na której stoi kamera, trzeba pokazać. Zarobiłam jeszcze jeden kostium kąpielowy. Taki haberek. Nie wiem, czy te majtki nie będą za małe. 38. Chyba wezmę 40. Wolę większe majtki. I strasznie chciałam taką opaskę. Jako stanik. Opaskę Wam się pokażę. W majtkach Wam się nie pokażę. Jeszcze się nie czuję na tyle, żeby się pokazać majtkę. Dobra, Simsek. Chciałam zamówić sobie szorty takie dresowe do ciekania gdzieś tam na plażę czy na śniadanie czy po hotelu. A były po chyba 15 zł. To jest jeszcze spoko cena. No oczywiście takie, wiecie, cieniutkie. Ja je wzięłam w rozmiarze S. Na stronie ten kolor chyba był troszkę inny, taki bardziej intensywny. High-waisty. Też Wam zaraz przymierzę. Zwykłe czarne. I jeszcze domówiłam sobie jedną piżamkę. O! Fajna się wydaje. Takie męskie bokserki. Takie ala męskie bokserki i na ramionczkach. Też Wam pokażę. Jeszcze w sierocu weszłam do Action i wzięłam taką wagę. Na wagę wezmę ją też ze sobą. Z powrotem, jak się coś kupi. Żeby sprawdzić. I tu coś jeszcze mam z dzisiaj? Nie. I jeszcze mam jedną dużą przesyłkę, którą też zaraz pokażę. Dobra, i tutaj mamy duże pudło i w tym pudle jest walizka. Ja walizkę zamówiłam z Wilhena. To jest w ogóle świetny czas na zakup walizek, bo ona była za 500, jakoś 7000 zł. Ja ją kupiłam za jakoś niecałe 190. Kolor na stronie nazywał się szampański. I to jest średni rozmiar. Ładnie.
bym ja się zmieściła, naprawdę. Bo patrząc na to, ile ja rzeczy piorę, to dobra, mówiąc szczerze, nigdy nie miałam kostiumu opaski, więc nie wiem, czy tak jest ok, czy nie. Czy one są takie wąskie? Znaczy, nie czuję się, żeby mi miało spaść. Nie był drogi. Nie wiem. Ale chyba zostawię. Tylko jeszcze muszę majtki przymierzyć, bo co do majtek mam wątpliwości. Jak myślałam, wolę większe, więc zamawiam 40. Dobra, spodenki Sinsay. Powiem wam, że bardzo fajne. Naprawdę, jak za 19 zł. Ładne. Hej, stwierdziłam, że wam pokażę moje kostiumy, bo w większości można je jeszcze dostać na stronach internetowych. A szczególnie jeden jest przepiękny i warty uwagi. To jest to cudo, ja wam zaraz to przymierzę. Z Calzedoni. Jest przepiękny. Może teraz są wyprzedaże na te kostiumy kąpielowe. Ja akurat ten kupiłam stacjonarnie w Łodzi. I do tego są takie piękne majteczki. Widzicie, ja lubię duże majtki. To jest M-ka. Chciałam wziąć L-kę, ale Paula do mnie mówi, no, nie przesadzaj. Zaraz wam pokażę ten stanik. Ten raczej już nie dostaniecie. Ja go kupiłam parę lat temu w Sopocie. Jeszcze momentkę. Nigdy go nie miałam na sobie. On jest z Roxy. Taki biały w kwiaty. Też przepiękny. Oczywiście majtki już powinny być większe, bo kupowałam go parę lat temu. No S-ka. No M-ka jak nic teraz powinna być, ale to nie jest ważne, jest piękny i się wcisnę, choćby nie wiem co. I teraz tak, te kostiumy dostaniecie, Calzedonię dostaniecie, o ten z HM-u. Też wam może pokażę, bo jest w różnych kolorach na stronie. Jak to idzie? Uno momento. Uno momento. O. Tak? Tak. Pokażę wam zaraz ten stanik do tego majtki MK. No i ta dzisiejsza opaska z HM-u. I też mam piękny kostium. Majtki są za małe i miałam nadzieję. Ach, inny odcień jest. Że dopasuje majtki. To jest też przepiękny kostium, który kupiłam z 5 lat temu. I to jest firma, i ja spatrzyłam, i dostaniecie go jeszcze. She. Też mają piękne kostiumy. Też wam może go przymierzę, bo widziałam, że jest na stronie. Ale majtki, bo chciałam sobie domówić większe majtki, były za chyba za 130 zł. To stwierdziłam, wolę zamówić za 40 zł z HM-u. Dobra, zaraz wam poprzymierzam jeszcze te staniki. Dobra, jest bardzo późno, ale stwierdziłam, że wam pokażę, bo nie wiem, czy będzie kiedy. To jest ten stanik z Calzedonii. Jest przesłodki. Przepiękny. Naprawdę. Wydaje mi się, że pięknie będzie wyglądał na plaży. Tak jak mówiłam, majtek wam nie pokazuję na sobie. Ale ten kostium wydaje mi się... Jest chyba był też w innych kolorach. Ale ten róż mi skradł moje serce. Zobaczcie na te detale. No mega. Od razu mi wpadło oko. Dobra, lecimy dalej. Ok, ten stanik jest She. I on też jest fajny, bo on jest w formie opaski. Te ramionczka możecie sobie wiecie, ściągnąć. I możecie się fajnie opalać. I chyba też na stronie oni mają ten model w innych kolorach. Także też fajna alternatywa do opalania, jeżeli nie lubicie pasków. Dobra, next. To jest HM, jest w różnych kolorach. On jest wciągany, nie jest zapinany, taki bardziej sportowy.
Bardzo wygodne. Był na pewno biały jeszcze, tak mi się wydaje. Witam się z wami we wtorek. Pomimo tego, że mam co robić, bo prania, dużo prasowania i tak dalej, to chcę dzisiaj generalnie posprzątać w mieszkaniu. Właśnie się wzięłam za łazienkę, odsunęłam pralkę, posprzątałam za pralką. Staram się przynajmniej raz w miesiącu ją odsuwać, bo zawsze coś tam wpadnie, żeby odkurzyć, umyć. Teraz wezmę się za kabinę prysznicową. Chcę tutaj wymyć, bo naprawdę chcę od jutra, nie mam czasu. Od czwartku chcę się już zacząć pakować i mieć święty spokój, bo w sobotę wyjazd. Także biorę się za robotę. Kawę mrożoną, sprzątam. A na kolację jest mi tak gorąco, dzisiaj chyba z 35 stopni. Rizo 0 i jeszcze sobie wkroję kawałek banana do tego, żeby było bardziej pożywne. Nie chce mi się w ogóle jeść. A jeszcze borówki chyba mam. Kawałek brzoskwini. Także idę chwilę odpocząć i biorę się za sprzątanie dalej. W czwartek. Jest po godzinie 16:00 i już pierwsze są komplikacje przed wyjazdem. Od wczoraj boli mnie ząb i miałam nadzieję, że to jest po prostu stres, ale teraz właśnie jadłam obiad, no i ten ząb mnie boli. Zadzwoniłam do mojej dentystki i się okazało, że o 17:00 mogę do niej podjechać i mi pomoże, więc mam chwilę. Ale naprawdę, tak jest zawsze u mnie przed wyjazdami jakimiś. W grudniu jechaliśmy na święta tak samo. Dzień przed wylądowała u dentysty z bólem zęba. Nie wiem, o co chodzi. No ale wolę iść i zobaczyć, czy wszystko ok, czy może trzeba wymienić plombę, czy co się dzieje. Bo teraz wyjadę i mnie weźmie jakiś ból tam na miejscu. To też nie ciekawie. Byłam jeszcze dzisiaj na mieście, troszkę pociekałam i w aptece, co ja biorę w ogóle do tego z takich rzeczy aptecznych, więc tak na pewno tabletki na ból głowy, biorę na pewno węgiel, wiadomo na co, enterol i w drugą stronę lactulosum. Byłam też w Hebe. Kupiłam kosmetyczkę, bo ta moja kosmetyczka na takie kosmetyki do malowania, no to już jest tak zniszczona, więc wzięłam sobie kosmetyczkę. Wzięłam czarną kredkę do oczu. Chciałam jakiś balsam. Mam też po opalaniu balsam, ale on był przy kasie, była promocja, naturalne składniki, Solvergs. Nie znam tej firmy. Więc balsam do ciała na wyjazd, spinki. Dziś zgubiłam moje klamerki małe, więc też wzięłam. Golarkę i co jeszcze? A, i jeszcze pochylnika jakiegoś wzięłam, proteinowego. Więc to jest to. I mam jeszcze jedną paczuchę.
I nie wiem, czy ja kiedykolwiek tutaj wspominałam, że jestem testerką odzieży sportowej dla firmy Gatta. Znaczy, testuję różne generalnie marki, takie naprawdę topowe marki produkujące odzież na siłownie w Polsce. One są właśnie szyte w Gatcie, ale oczywiście Gatta ma też swoją markę z odzieżą sportową i dali mi do wypróbowania na wakacje różne modele. Dzisiaj dostałam tylko Gattę. Myślę, że znacie doskonale tą firmę Gatta, bo oni produkują, najbardziej są znani z produkcji Rajstop i z tego co wiem, Rajstopy też mam wystawiać do testów. Więc tak, mamy stanik, pewnie jest w rozmiarze S, tak, S, czyli staniczek. Dalej mamy, co tu mamy? Leginsy. Leginsów Gatty jeszcze nie testowałam. Szare. Zobaczcie, jakie mają ładne podkreślenie pośladków. Rozmiar S. Ładne. One bardziej mi się przydadzą do testów na siłownię, bo w Grecji jest 30 stopni. O, jakiś kolorek niezły. Tu mamy shorty. Ale ładny kolor. Eska. Zobaczcie, jaki kolor. W ogóle nie wiem, czy to kamera nie przekłamuje, bo to jest taka malina. Piękna malina. Bardzo przyjemny materiał. I to samo ma podkreślenie, nie wiem, czy to widać po śladku, bo to jest w tym samym kolorze, co leggings. Bardzo ładne. I co jeszcze? T-shirt. T-shirt. O. Taki sportowy t-shirt z Gatty. Też chyba rozmiar S. M. Czyli taki będzie luźniejszy. Dobra, jestem już po. Bardzo szybko poszło, 20 minut. I była mała dziurka między szóstką a piątką. Więc bardzo dobrze, że poszłam, bo podejrzewam, że byłyby kłopoty na wakacjach. Hej, witam się z Wami przed dzień naszych greckich wakacji. Ja właśnie wyszłam z pracy, weszłam szybko do domu i zmyłam oczy, bo idę na rzęsy. Ja rzęs nie miałam robionych z 5 lat, ale stwierdziłam, że sobie na wyjazd zrobię, a później chcę je ściągnąć, bo nie chcę niszczyć swoich. Także jest jakoś przed 14 i jest 30 stopni, a od jutra już ma się psuć pogoda, więc fajny moment na wyjazd w cieplejszy zakątek świata. Także ten lot będzie bardzo, bardzo chaotyczny, będzie zlepkiem wielu klipów z całego tygodnia, ale to też taka fajna dla mnie pamiątka tego, co się w moim życiu dzieje. Kochani, witam się z Wami w sobotę. Ja właśnie wyszłam spod prysznicę. Umyłam tylko dosłownie. Właśnie to jest plus posiadania grzywki, że możecie sobie tylko grzywkę umyć i wyglądać na, żeby wyglądały włosy na miarę czyste. I nałożę Alcodrops od Sensu Mare. Prawie jestem spakowana. Wczoraj była mała panika. Kupiłam sobie wagę taką do ręki, do ważenia. I zamiast ustalać kilogram, ustawiałam funty. Pokazało 30. Ja mówię, Jezus Maria, co ja mam wyjąć? Wszystko jest potrzebne. A jeszcze nie włożyłam kosmetyczki.
wyjechałam właśnie do domu. Byłam żabce oddać paczkę, więc jeszcze wzięłam sobie kawkę. Jest po 13. I biorę się już powoli za siebie. Zrobię sobie henne brwi, nałożę całą palecz na twarz. Jeszcze byłam w CC i kupiłam sobie plecak. Zobaczcie, jaki fajny, z Prandi. Zajebisty materiał, był jeszcze kremowy, ale stwierdziłam, że wezmę sobie czarny. I on kosztował 130 zł. Była promocja, jak się kupuje rzeczy, minus 25%, więc wzięłam jeszcze jakąś torebkę. Ona chyba z Dizzy. Tak. Jakąś torebkę też wzięłam. I tak, byłam w Pepco i kupiłam majtki bezszwowe. Tak, majtki bezszwowe. Takie bardziej zabudowane, zwykłe majtki też. W ogóle można się, chciałam jeszcze stanik. Można się tanio w ogóle w bieliznę zaopatrzyć w Pepco. Weszłam przez do Hewy. Kupiłam ostatnio gumki, nie wiem gdzie ja je położyłam. I lanolina zostawiałam w pracy, więc wzięłam jeszcze jedną. I weszłam do Empika, żeby kupić książkę. Co ona taka brudna. I wzięłam idealną nianię. I to jest jakiś thriller psychologiczny. Potrzebna niania, kluczowa jest dyskrecja, obowiązują specjalne warunki. Także to jeszcze na plażę. Stwierdziłam, że pokażę Wam mój samopalacz. On się sprawdza świetnie. To jest Recibo i to jest taki tonik. I wiecie, to są składniki naturalne, a mnie strasznie dużo rzeczy zapycha. Dlatego kupiłam taki tonik, ja już go używałam i w tamtym roku, także z całego serca polecam. Ja tego opakowania nie wyrzuciłam, bo jest szklane, więc można sobie fajnie je przewozić. W butelkach jest spora. To jest tonik, ja sobie nalewam go na dłonie, nie na wacik, i wcieram w twarz i w szyję, bo ja go tylko używam do twarzy. Jest jakoś przed 21, ja już umyta. Włosy wysuszone i ostatnie rzeczy chcę spakować plecak. Oczywiście boli mnie brzuch, ja tak zawsze mam przed długimi podróżami. Ja generalnie nie lubię latać, latam, bo muszę. I tyle. Walizka z ciuchami jest, prostownicę jeszcze muszę tutaj tylko dołożyć. Więc wyłączę zaraz kamerę, bo muszę ją też wszystko spakować, bo elektronika, wszystko musi iść do plecaka. Mam jeszcze chusteczki takie antybakteryjne. Wzięłam shorty sobie jedne do plecaka, żeby później shortów ich nie szukać tam po walizce, bo nie wiadomo, o której będzie pokój, bo my na miejscu będziemy gdzieś około 10. Nie wiem, czy już pokoje będą gotowe. Książka też. Nie wiem, czy wezmę do plecaka. Tu mam bilety i polisę ubezpieczeniową. Jakieś batoniki, enterol, wodę. Jeszcze muszę szczoteczkę do zębów spakować. Także odetrę się pewnie, jak będę miała wychodzić. Wychodzę. Jadę jeszcze do apteki. Wypchana. Tamta walizka jest stara do oddania komuś, ta jest nowa. Jakoś się spakowałam, także jadę cała na biało.